Bogumił Jankiewicz, Disco VR. Jak stworzyć location-based VR? Będziesz o tym mówił, czy znowu nas wystawiłeś? Częściowo. Dobra. Dobrze. To znaczy, uznałem, że... Tak, musisz tak, oddam ci w takim razie. Uznałem, że taka codzienna moja praca nie jest wcale czymś fascynującym, za to to, jak powstawał i rozwijał się i rozwija ten biznes, jest faktycznie interesujące, no i o tym wam opowiem. Ale jeżeli będziecie chcieli, to opowiem parę anegdotek z tego, jak ludzie reagują na VR, bo to też jest warte wspomnienia. Sekundkę, podepnę się i zaczynamy. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Bogumił i zajmuję się Disco VR. Słyszeliście w ogóle wszyscy o tym przedsięwzięciu, czy niekoniecznie? Słyszeliście? Proszę ręka w górę, kto słyszał. Dobrze, parę osób słyszało. Disco no to jest salon rzeczywistości wirtualnej, który do niedawna był największym w Europie tego typu przedsięwzięciem. Teraz jest już zdetronizowany przez turecki salon, w którym jest tam 20 parę stanowisk, ale najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości wrócimy na podium. Opowiem jak, dlaczego, ale w pierwszym rzędzie chciałem opowiedzieć, czym się wcześniej zajmowałem, to znaczy się spikselowało troszkę. Wcześniej zajmowałem się gastronomią. No i jest w głowach wielu osób pojawia się, jak to, od smażenia burgerów przeszedłem do czegoś, no co jest, co wymaga nieco bardziej skomplikowanych technologii, aniżeli właśnie grill i frytkownica. A stało się to ze względu na doświadczenie, które zostało mi zafundowane podczas forum brandingu, gdzie prelegowałem na temat tego, jak robić i rozwijać markę. Jeździł po sali łazik, taki z 10 kamerami. No i jeździł. Nie zastanawiałem się za bardzo, co to jest, ale po tym, jak skończyłem prelegować, zawołali mnie chłopaki z VR Premium, żeby pokazać, czym się zajmują. No i w tym miejscu miałem pokazać filmik z mojego pierwszego razu, gdzie nagrali ten mój pierwszy raz VR-owy. Filmiku nie pokażę, natomiast, bo na filmiku nie widać tego, co się stało, ale ja autentycznie wtedy za nie mówiłem. To znaczy straciłem głos przez 15 sekund. Tam chłopaki coś do mnie mówili, ja tak, Jezu Chryste, co ja teraz, co to za piorun mnie strzelił. No i wówczas no już wiedziałem, że muszę się zająć. Poszedłem kupić Samsunga. Okazało się, że wtedy był w Saturnie prezentacja HTC Vive'a. Uznałem, że to jest palec Boży. No i później poszło szybko. Tydzień po tym wydarzeniu już miałem podpisaną umowę na halę i zacząłem się zastanawiać, co z tą halą zrobić. Wiedziałem, że chcę coś zrobić z VR-em, ale nie byłem pewien co. Zebrałem zespół, to znaczy tą moją niewiadomą, niejasną wizją zaraziłem kilka osób w zamian za ich wkład dałem im część tego przedsiębiorstwa, które teraz funkcjonuje i się rozwija. No i razem zaczęliśmy myśleć, czym się zająć. Jak wiele osób zajmujących się VR-em lub chcących zająć się VR-em zastanawia się, w co ręce włożyć, czy może robić filmy 360, czy może produkować gry, czy właśnie tak jak ja zrobić salon, czy produkować sprzęt, czy zrobić firmę eventową opartą o VR. No my odpowiedzi na to pytanie też nie znaliśmy, to też posłużyłem się
w ręce wpadł mi podręcznik startupu, który opowiadał metodologię nazwaną w tymże wydawnictwie jako customer development. Polega to mniej więcej na tym, że pokazujemy coś klientom, pytamy co im się podoba, co by chcieli zmienić. No i w ten sposób kierujemy ten nasz biznes w stronę i niebieskiego oceanu, i właśnie, znaczy w którym jest wiele rybek. No i cały czas dostosowujemy, dopracowujemy ten nasz produkt, żeby on spełniał oczekiwania klientów. No i to jest bardzo spójne z taką strategią, którą wyznawałem już od dawna, to znaczy strategia przechodzenia przez rzekę, gdzie wiem, że chcę przejść przez rzekę, wiem przez którą rzekę, ale nie wiem jak, więc po prostu macam stopą każdy kamień i to jest też według premiera Li Penga sposób na zbudowanie potęgi Chin. Także może disco, Chiny, tak. No i po tym, rozszerzając temat tej metodologii, na pewno część z was zna tą ścieżkę, gdzie najpierw pokazujemy pierwszy produkt, sprawdzamy, jak jest on odbierany, czy się podoba, czy nie, poprawiamy i na nowo. I cały czas testujemy, poprawiamy i czynimy produkt bardziej atrakcyjnym. No i tak się właśnie zaczęło, to znaczy całe disco, cały pierwszy lokal, no to jest jeden taki wielki poligon doświadczalny. Tam to, ile było przestawiania sprzętów, sprawdzania różnych konfiguracji, dawania takich doświadczeń i pytania klientów, jak to odbierają, no nie byłbym w stanie zliczyć. To, co jestem w stanie zliczyć, no to ponad 400 rozmów, wywiadów z klientami, 150 ankiet kwestionariuszowych, no i ta droga pozwoliła nam wybrać kierunek, w jakim chcemy iść i czym chcemy się zajmować. No i efekt jest złożony, ale kompletny. To znaczy na podstawie tychże informacji pozyskanych od klientów wiemy, że ludzie chcą ruchu, poczucia ruchu, nie chcą siedzieć w miejscu i się rozglądać na boki, chcą jakoś wchodzić w interakcję z tym wirtualnym światem. Na pierwszym miejscu odpowiedzi na pytanie, co się najmniej podobało, to było kino VR Samsung Gear. No i po 3 tygodniach od usłyszenia tej informacji wyeliminowaliśmy ten element. Drugim najmniej podobającym się doświadczeniem w ramach lokalu były samochody. Mamy u siebie takie pełnowymiarowe 2 samochody. One się najmniej podobały właśnie po tych Samsungach. No wynika to z tego, że okej, doświadczenie jest super, jak poza rzeczywistością wirtualną samochody wzbudzają zainteresowanie, ale nie ma w nich odczucia ruchu. To nie są symulatory o kilku stopniach swobody, w związku z czym choroba symulatorowa odbierała wszelką frajdę z tego doświadczenia. No i doszliśmy do wniosku, że musimy dać więcej tego ruchu ludziom. I co? Chcieliśmy kupić symulatory. Z polskimi producentami nie szło nam się dogadać. Chcieliśmy kupić bieżnie. Niestety zamówienia wszystkie bieżni Virtuix Omni, nie wiem czy kojarzycie ten sprzęt, zostały odwołane w ubiegłym roku, wszystkie zamówienia na Europę. No to też doszliśmy do wniosku, że musimy sobie sami zrobić taką bieżnię. No i jak podjęliśmy decyzję o robieniu bieżni, poszło samo. To znaczy, nie tylko bieżnie chcemy robić, ale chcemy robić też symulatory. Jednakże oprócz ruchu klienci w tej wirtualnej rzeczywistości
chcą mieć jeszcze możliwość, po pierwsze, interakcji z wirtualnym światem, interakcji z innymi uczestnikami gry, czyli multiplayerowe doświadczenia, no i rywalizacja. Chcieliby porównywać swoje wyniki, chcieliby móc w jakiś sposób angażować się na dłuższy okres czasu, aniżeli tylko rozgrywka, która trwa 10-15 minut. No i odpowiedzią na te wszystkie oczekiwania klientów był właśnie ten złożony, ale kompletny model biznesowy, który zakłada po pierwsze sieć salonów, która jest wyposażona w symulatory i kontrolery ruchu. No a to wszystko jest spięte platformą grywalizacyjną, na której mamy doświadczenia, które wysyłają, przekazują do tejże platformy wyniki każdego użytkownika po każdej rozgrywce. No i co? Sieć salonów, mamy na ten moment 2 salony, rozmów w trakcie mamy 1 010 000, tak? Jeżeli chodzi o symulatory i kontrolery ruchu, nasza bieżnia, jak się okazało, będziecie mogli ją zobaczyć w prezentacji Adama, dziękuję. I platforma też lada moment będzie funkcjonowała. I ta wycieczka idzie dalej, to znaczy wyznając zasadę, że dobry pieniądz jest tam, gdzie rzeczy są nowe, w sensie no, ciężko jest się kopać z koniem na rynku, który jest nasycony, a także ciężko jest osiągnąć bardzo, bardzo jakiś ambitny cel, powtarzając to, co robią wszyscy inni. Uznaliśmy, że finansowanie na realizację też pozyskamy w sposób taki niecodzienny, nowy, nowoczesny. Może już nie aż tak bardzo jak ICO na ten moment, czyli emisję, tak, ICO. Natomiast no to, co zrobiliśmy, no to poszliśmy do BizFundu, zebraliśmy 400 tysięcy, pozyskaliśmy 240 fanów naszej działalności, teraz już akcjonariuszy, bo wczoraj zostało zarejestrowane podniesienie kapitału. No i zgłosiliśmy się też do konkursu Gaming w NCBiR-ze i to finansowanie zostało nam przyznane. I tutaj nawiązuję do tego, co mówił Paweł, to znaczy to, na co pozyskaliśmy to finansowanie, to jest na stworzenie open source'owego biomechanicznego modelu ludzkiego ciała. Jest to robione głównie pod naszą bieżnię, no ale zamysł jest taki, że nie będziemy ubierać żadnych czujników, nie będziemy, prawda, mieć czujników w bieżni, w wysięgniku czy w innych elementach. Naszymi kontrolerami będzie nasze ciało, to znaczy każdy ruch, który będziemy inicjować i prowadzić na bieżni, tudzież w wielu innych doświadczeniach później, będzie wywoływał efekt w świecie wirtualnym. I co dalej? Jaki jest plan z tym, o czym opowiedziałem? No, fantazja się, znaczy nasza fantazja wciąż, nie zatrzymamy jej najprawdopodobniej w najbliższym czasie, jednakże cel, który mamy najbliżej przed naszymi oczami, no to jest remont lokalu i to się dzieje, co może być widać po moich butach. W każdym razie lokal po remoncie to będzie 26 stanowisk, po środku będzie arena z trybunami, za areną jest 10 bieżni, na których będzie można korzystać z doświadczenia chłopaków z VR Visio. I wszystko będzie skupione wokół grywalizacji. Codziennie będą prowadzone turnieje.
na tejże arenie, ale na arenie będzie działo się coś jeszcze. To znaczy, czekając na uruchomienie dotacji na bieżnie, zajęliśmy się zupełnie nowym obszarem, który jest, dotyczy nowych technologii, niekoniecznie wirtualnej rzeczywistości, chociaż planujemy to spiąć, to są walki robotów. Po arenie będą jeździły roboty i będą uderzały w siebie, będą punktacje i no wierzę, że to będzie jakiś nowy rozdział w rozrywce masowej. Przynajmniej w to wierzymy wszyscy w zespole. A jeżeli pojawi się pytanie, okej, teraz salony mają miejsce, bo VR jest drogi, jest nieosiągalny, ludzie się boją, no to mamy na to też przygotowaną odpowiedź. To znaczy, jeżeli zbudujemy sieć salonów, na naszej platformie będziemy obsługiwać, no zakładam, około 100 tysięcy użytkowników, którzy będą uczestniczyli w naszej grywalizacyjnej wielkiej grze. Wtedy chcę, żeby ta platforma wyszła poza salony, żeby wyszła na ulicę, żeby wyszła do domów. No i zaprosimy wszystkich użytkowników do wirtualnego miasta. Tyle o disco, tyle o planach. Jeżeli chodzi o anegdoty z życia lokalu, no to jest worek bez dna. Pierwsze, no to załoga jest notorycznie nokautowana przez osoby, które grają w Superhota, które grają w Drunken Bar Fight. Po prostu no, goście wpadają w taki szał bitewny, że nieważne, czy to jest regał, czy to jest ogrodzenie, czy to jest obsługa, no walczą. To jest jedna rzecz. Drugie moje ulubione to akurat był pewien dziennikarz, którego oprowadzałem i pokazywałem mu grę The Climb na Oculusie. No i tak bardzo wczuł się w tę sytuację, że wspinał, a później zobaczył jakąś bardzo fajną skałkę, za którą mógłby chwycić. Więc nie zastanawiając się długo, przeskoczył do tej skały, no i wpadł na ogrodzenie, otarł się o szyję sobie. No tak, takie sytuacje się zdarzają. Albo jeszcze Richie's Plank, to jest takie doświadczenie, chodzenie po desce. No i pewien pan sobie wymyślił, że przebiegnie szybko po desce i wyskoczy, żeby tam przeskoczyć do jakiegoś następnego. Wpadł w takie nasze wygrodzenie, okulary gdzieś tam spadły na ziemię. No ale cóż, no, mam nadzieję, że się dobrze bawił. No i co, są też sytuacje nieprzyjemne, jak okulusy tacze się komuś pokazuje, no to jest często niełatwe wytłumaczyć, że spust jest pod palcem wskazującym, a grip jest pod tymi pozostałymi trzema palcami. No i ostatnio próbowała obsługa wytłumaczyć pewnej pani, żeby tam odrzucić pistolet w jakimś doświadczeniu, musi puścić to, przytrzymać to, nie pamiętam kolejności. W każdym razie po trzeciej próbie, jak już pani nie była w stanie tego zrozumieć, obsługa wzięła za rękę i chciała pokazać, który palec trzeba przycisnąć. Wtedy pani zakrzyczała: to jest napaść cielesna! Proszę natychmiast przestać. No i zdjęła headset i poszła do strefy, prawda, no do strefy naszej tam relaksowej. Tak, no jest to, nasi goście no, mają ogromną fantazję. Ogólnie rzecz biorąc, dorośli dużo gorzej sobie radzą niż dzieci, no ale to no, wiadomo, no, że czasy się zmieniają, dzieci idą bardziej z czasem niż dorośli, ale gości mamy, jakich mamy i bardzo ich kochamy. I to by było na tyle. Bogumił Jankiewicz, Disco VR. No ja jestem, słuchajcie, nie wiem, jakby pod wrażeniem, to jest po prostu typowy przykład na American Dream. Nie dość, że zaczął od burgerów, a skończył na
przyszłości, jakichś technologiach przyszłości, to jeszcze przeczytał podręcznik dla startupów i po prostu zrobił sukces. No. Sukces to będzie, jak będzie to wirtualne miasto. Ale uwaga, przygoda może się skończyć u psychologa, także zastanówcie się. W wirtualnym mieście też będą gabinety. Pomyśleli o wszystkim. Pytania? Mówisz, że będziesz trakować ludzi, ich jak będą biegać i tak dalej, bez czujników. Jak? Tak. Jeszcze nie wiem, to jest projekt badawczo-rozwojowy. No, mamy kilka kierunków. No, na pewno będziemy to wiązać w jakiś sposób z kamerami dookoła bieżni. No ale co badania, co wyjdzie z badań, no to wyjdzie. Lub nie, bo badania mogą się nie powieść. Słuchaj, genialny pomysł z walkami robotów, w sensie jestem już wielkim fanem. W jakim modelu będą odbywać się te walki? Mam na myśli, czy planujecie jakieś po prostu areny, gdzie użytkownicy będą mogli przychodzić ze swoimi konceptami i prowadzić pojedynki, jakiś leaderboard? Jak sobie wyobrażasz? To znaczy, to będą w pierwszej fazie. Ogólnie roboty będą nasze, będą wielokrotnego użytku. Będziemy organizować też turnieje, że użytkownicy będą mogli przyjść ze swoimi robotami. Jednakże zamysł podstawowy to jest mechanizm robota, który jest taką niezmienną bazą, a na to każdy klient może sobie spersonalizować shella, czyli kupuje, nie wiem, czarną wytłoczkę, dokupuje czerwone płomienie i sobie go obkleja. No i w zależności od tego, jak tam będzie się ten shell psuł, wierzę, że to będzie odwrotnie proporcjonalne do radości, którą będą mieli wygląda to tak, że są dwa roboty. No jest jeden taki komputer sterujący, Raspberry na ten moment. I to jest zarazem taki wirtualny sędzia. To, co będziemy, na początku nie będzie żadnych broni znanych z telewizyjnych show, czyli nie będzie tam, znaczy będą uderzenia liczone, będzie przewracanie liczone, no i będziemy też programistycznie dodawać różne efekty typu puszczanie pary, dymu i tym podobnych. No w każdym razie chodzi o to, żeby osoba, tatuś z synkiem mogli przyjść, biorą robota, wprowadzają go na arenę, drugi bierze swojego, no i zaczynają, a rozlicza ich ten sędzia cyfrowy. No, no i to oczywiście też trafia do wielkiej platformy grywalizacyjnej Disco VR. Jeśli czujecie, że musicie zająć miejsce w pierwszym rzędzie, żeby zadać pytanie, to są miejsca, ale ja też mogę przejść. Właśnie, to jest trochę smutne, że prelegenci sobie nawzajem zadają pytania. No, ale, okay. Także może jeszcze coś chcecie wiedzieć o Disco VR, fajnie, ja się chętnie przejdę. Biorąc pod uwagę te anegdoty pod koniec, to mam pytanie, czy wzięliście je pod uwagę przy remoncie disco i czy teraz w tych strefach VR-owych będą jakieś miękkie rzeczy, żeby nie było tak dużo poobijanych ludzi? Tak, będzie. Wszystko będzie obite gąbką. Znaczy nie w tym kształcie. Będzie ładniej, ale będzie... Będzie 8 centymetrów gąbki na każdej powierzchni, którą może dotknąć użytkownik. Przynajmniej w okularach. A to jest tak, że te salony VR to taka trochę kawiarenka internetowa, tak jak kiedyś było, nie? Że w domu nie było takiej infrastruktury po prostu, więc się szło do kawiarenki i tam się na interi tam gadało z dziewczynami. I teraz, no. Teraz taka kawiarenka nowej generacji to taki salon VR i teraz kawiarenek już nie ma, nie? I teraz jaki jest model twój biznesowy, jak już przestaną być potrzebne salony VR, bo wszyscy w domu po prostu zamiast telewizora już będą mieli VR po prostu, nie? No tak, oby tak było, życzę wszystkim w branży. Pewnie wydarzy się to szybciej niż zginęły kawiarenki internetowe. Tak, znaczy no, to jest taki motyw, który się przejawia od początku salonów arcade, gdzie były automaty, później się okazało, że jest Pegasus i arcade'y zginęły, później wszedł internet, gralnie kawiarenki internetowe, z czasem to zniknęło. Z VR-em prawdopodobnie będzie podobnie, jednocześnie zakładam, że
Niewiele osób będzie miało w domu platformę ruchomą symulacyjną za 100 tysięcy złotych albo bieżnie za 15-20 tysięcy złotych. Słucham? No tak, to prawda, cholera, muszę zamknąć biznes. Nie. Znaczy dlatego trochę mówiłem o tym wirtualnym mieście, że teraz ten pomysł zagarnięcia użytkowników na platformę, no to jest trochę właśnie zasiewanie użytkowników, których później będę chciał wciągnąć na platformę tą do użytku już domowego. No i no, zobaczymy. No, taki jest plan, jak pójdzie rzeczywistość, no, to się okaże. No, mam nadzieję, że salony VR w tym naszym wydaniu trochę się staną miejscem takiego życia społeczno-kulturalnego, tak jak choćby są stadiony, tak? Są boiska piłkarskie do piłki nożnej przy szkole, na osiedlu i tak dalej, albo ktoś może sobie pokopać piłkę w domu. No a jednak ludzie zbierają się na takie widowiska masowe, no bo jest to inny poziom emocji, inny poziom imersji. Tak. No, zobaczymy. Customer development pokaże nam drogę. Pytanie z tej strony. Jeżeli się powtórzę, to przepraszam, spóźniłem się trochę. Może już o tym mówiłeś. Chciałem się zapytać, jak poradziliście sobie z licencjami komercyjnymi na wykorzystanie okularów, bo sam sprawdzałem temat i w zasadzie chyba HTC tylko ma licencję Enterprise, a Oculus i tam pozostali nie mają. Znaczy Oculus nie ma licencji komercyjnej na Oculus Home. Na okulary jest licencja komercyjna, ale na korzystanie z Oculus Home nie ma. Wówczas się odpala po prostu na SteamVR-ze, ale to może jest moja tajemnica handlowa i nie powinienem wprowadzać. Natomiast no to jak będziemy sobie radzić, no to będziemy sobie radzić tak, że doświadczenia na naszej platformie, a nie, bo mówimy o sprzęcie, a nie o doświadczeniu. Z tego, co się orientowałem, wydaje mi się, że zgodnie w tej chwili z tymi licencjami, które są dostępne, nie można wykorzystywać okularów do zarabiania na nich, tak? Można je pokazywać, jakoś demonstrować i tak dalej, ale nie w celach takich no, zarobkowych. Nie jest to prawda. To znaczy HTC właśnie ma Business Edition, które nie jest dostępne w Europie, ale znaczy bywa dostępne. Natomiast no, pytając Vive'a o to, dostałem odpowiedź, że mogę być early adopterem. Natomiast jeżeli chodzi o Oculusa, same okulary można kupić z licencją komercyjną, ale nie ma licencji komercyjnej na Oculus Home, czyli można wykorzystywać okulary jako monitor jakikolwiek, ale Oculus Home to jest już oddzielny temat. A nie ma problemu z uruchamianiem doświadczeń na Oculusie bez Oculus Home, po prostu się odpala je ze SteamVR. A tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o licencje komercyjne, no my ściągamy na naszą platformę deweloperów, którzy mają swoje doświadczenia, z nimi podpisujemy oddzielne umowy licencyjne, umowy ramowe, umowy licencyjne. No i no to u podstaw naszej współpracy leży no, komercyjne wykorzystanie tych doświadczeń, także no, ten temat nie jest dla nas zagrożeniem. To jeszcze ostatnie pytanie. Cześć. Cześć. Skoro mówisz, że ściągacie deweloperów, czyli grupa chłopaków, którzy potrafią, nie wiem, zrobić doświadczenie bycia na plaży albo strzelania do much w mieszkaniu, mogą przyjść i u was to wstawić do Disco VR do salonu? Tak. I wtedy ekskluzywnie, czy mogą wstawić do was i gdzie tam jeszcze im się chce? No, my bardziej siebie postrzegam jako Androida niż Apple'a. Więc nie jest to zupełnie ekskluzywne. Znaczy, no, nie jest to ekskluzywne. Mam nadzieję, że ten system będzie taki super, że no, wszystkim będzie się opłacało być tylko u nas, ale wiadomo, że no, rozpoczynam otwarte ramiona, a jak urosnę w siłę, no to wtedy będę... Będą kleszcze. Tak. Dobra. Ale bardzo miłe futerkowe kleszcze.
Super. To jeszcze tylko jedno pytanie, czy, bo wiem, że masz skłonność do eksperymentowania i robienia fajnych zabawek. Coś kombinujecie z augmented reality też, czy wszystko na razie z zamkniętym ekranikiem? Nie. Znaczy moje... Zakładam, że jak platforma się rozrośnie, dotkniemy też tematów augmented, ale wprowadziłem sobie na potrzeby działań taką kategoryzację, że augmented reality to będzie raczej do takich zastosowań funkcjonalnych, praktycznych, typu chodzę po mieście właśnie, wskazówki, pracuję, no to do tego wykorzystuję właśnie augmented, a VR będzie pozostanie bardziej w obszarze rozrywki i edukacji. Tak to moje czucie przebiega. Natomiast no, jeżeli właśnie platforma pójdzie, no to chciałbym, żeby było tak, że ludzie chodzą po mieście i sobie no, widzą Pokemona, no i zdobywają punkty. W sumie chciałbym się dogadać z Pokemonem na platformę. To życzymy powodzenia. Dzięki wielkie jeszcze raz, Bogumił. Dziękuję. Dziękujemy.